28 lutego Fundacja Wolność i Demokracja po raz czwarty organizowała projekt Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dystans 1963 km pokonywano tego dnia w blisko 174 miastach w całej Polsce oraz 8 poza naszymi granicami. 42 tysiące biegaczy, ponad 100 tysięcy uczestników, jeżeli wliczymy w to osoby towarzyszące. Największa edycja i największe wydarzenie o charakterze edukacyjno-sportowym w Polsce. Początkowo było to bardzo kameralne wydarzenie, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób. Kolejne edycje były coraz większe. No, ta była oczywiście rekordowa. Miasta, które brały udział w tym przedsięwzięciu, to miasta z całej Polski, ale Dolny Śląsk tu się szczególnie wyróżniał. 14 miejscowości, ponad 3 tysiące uczestników. A wśród nich byli Wałbrzyszanie, Świdniczanie, mieszkańcy Świebodzic, Kłodzka czy Głuszycy. Bieg Tropem Wilczym to żywa lekcja historii. Cieszy fakt, że w Głuszycy po raz drugi organizowaliśmy wspólnie z gminą Głuszyca właśnie Bieg Tropem Wilczym. Niezmiernie jest mi miło poinformować, że w naszej głuszyckiej edycji biegu wzięło udział rodziny. Rodziny z dziećmi, więc robi się to bieg pokoleniowy. Więc to jest ogromny atut tego biegu, a przy tym, tak jak wspomniałam, mamy żywą lekcję historii. W Dzierżoniowie również biegali bardzo młodzi biegacze, kilkuletnie dzieci, a także ludzie bardzo dorośli, nawet wiekowi, także faktycznie ten bieg łączy pokolenia i łączy je w bardzo szczytnym celu. Pomysłodawca biegu Tropem Wilczym, były prezes Fundacji Wolność i Demokracja, a obecny poseł Michał Dworczyk ma nadzieję, że w przyszłych edycjach do imprezy dołączą kolejne nowe miasta i miejscowości. Pamiętajmy, że ten projekt to nie tylko biegi, ale i wydarzenia towarzyszące. Wystawy, gry rodzinne, konkursy, dioramy, pokazy rekonstruktorów. To wszystko ma na celu przybliżenie historii, przybliżenie wiedzy o żołnierzach antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Docelowo takim naszym marzeniem jest, żeby w każdym powiecie w Polsce odbywał się taki bieg, żeby taka nowoczesna forma patriotyzmu była propagowana w całej Polsce. Nie można przejść obojętnie obok takiej pięknej historii, jaką my mamy o żołnierzach wyklętych, podziemie antykomunistyczne. Poza tym 180 miast w Polsce, no Głuszyca nie mogła zniknąć na mapie, musiała dołączyć. To jest znakomita inspiracja do tego, żeby zainteresować się historią. Taka forma przypominania jest rzeczywiście ciekawa nie tylko dla ludzi, którzy na co dzień zajmują się i pasjonują historią, ale myślę również dla innych, dla których ta historia jest gdzieś tam na obrzeżach zainteresowań. Formuła biegu to świetny pomysł i dowodem na to jest choćby taki fakt, że rok temu w Dzierżoniowie biegło około 250 biegaczy, w tym roku prawie 400, więc naprawdę, naprawdę dużo. Ludzie oprócz tego, że biegną, dowiadują się sporo na temat żołnierzy wyklętych. Podsumowanie tegorocznego biegu organizowanego w miejscowościach dolnośląskich odbyło się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. W spotkaniu udział wzięli organizatorzy biegu z poszczególnych miast, wolontariusze, którzy pomagali w organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia.